Policja! No i? No i proszę otworzyć. Niemcom nie otworzyłam, Jehowym nie otworzyłam, to i smerfom nie otworzę. Pani Krystyno, niech pani wpuści. Błagaj mnie. Błagam. A zrób ten głos taki. Pani Krystyno. Rób. Błagam. Oj, bez balkonika doszłam. Oj. To co, wpuści pani? No w las, przecież otwarte jest. No, ale co pani przed pokój pierdyknęła? A co się tak wystroił jak na wystawę psów? Sprawę oficjalną mam. Jest szef? A zależy dla kogo. No dla mnie? A dla mnie to ostatnio wystawili mandacik za jazdę rowerkiem po winku. A to szefa nie ma. Dobra, pani Krystyno. To tego mandatu też już nie ma, no. Oj, jaka ta policja skorumpowana! Oj. Tylko niech pani więcej na rowerze po pijaku powinien jeździć rowerem, powinien po pijaku, no. Po jakim pijaku, jak ja ledwo usta umoczyłam? Alkomat wykazał 2,5 promila. Ja prawie trzeźwa byłam. Oż, mogłam dosiorbać, no. Dobrze, no, jest szef? Szefie! No. Krystyno. Jak wino? Uderzasz do głowy. Aniele. Tak wiele. Dla ciebie bym zrobił. Modlitwa to dobry pomysł na wieczór. Kadzidła zapachu nosi się w powietrzu. Staszku, co cię sprowadza? Ze sprawą oficjalną przyszedłem. Przyszłem się mówi! To dlaczego Krystyna nie woła? No bo jak to mówią, psy szczekają, a karawan jedzie dalej. Staszku, to mów. W czym rzecz? Dobrze, proszę księdza, bo... Co, tik nerwowy masz? Nie no, nie tik, tylko bym... Ojeny jemu chodzi, żeby mnie ksiądz wygonił, ale ksiądz durny, ale święty. A może Krystyna herbatki by naparzyła? A to może winka? Krystyno! A i tak się skończyło. Jak się skończyło? Przecież kupiłem ostatnio 30 litrów. No to na 2 dni starczyło. Krystyno! Oj, przepraszam! No, Staszku, do rzeczy, o co chodzi? O, 2 sprawy są, proszę księdza. Tak. Pierwsza jest taka, że wszystkie okoliczne wsie z nas się śmieją. Jakie wsie? Nie wiem, czarnowący na przykład się śmieją z nas. Tak? Tak, no śmieją się z nas, no. Przecież dałem Krystynie szlaban na jeżdżenie rowerem, tak? No dał, no dał ksiądz, no dał, no, ale to... gdzie się Krystyna wybiera? O, już, aż kij na nogi. Już nigdzie! Nie z tego się śmieją. Śmieją się z nas, że my Biedronki we wsi nie mamy, no. Boż naprawdę. Komendant to się chyba czegoś ochlał. Przecież Biedronek u nas od zezrania jest. Za przeproszeniem świętego księdza. No z tego ta łatajstwa z domu wygonić nie mogę. Przecież to jest gorsze niż mrówki w cukrze. Krystyno. Oj, przepraszam. Ale te owady to mnie tak do furii doprowadzają, a od tego momentu, co księdza Czmiel w dupę ukąsił. Żebyś ty, komendant, widział księdza. Człowiek z 3 pośladami. Ja pierwszy raz w życiu widziałam, żeby sobie człowiek gacie przez głowę zakładał. I z całym szacunkiem do świętego księdza. A w życiu żeśmy się tak z lekarką nie ośmiał. W życiu się tak z lekarką nie ośmiał. I co ksiądz tak patrzy na mnie, no? Jak to mówią, świętych pośladków nigdy za wiele, nie? Ja tam, Krystyna mnie źle zrozumiała, mi chodziło o sklep Biedronka, a nie jakieś tam... Źle komendanta zrozumiała, to ta Bułgarka, co ją komendant kontrolował! Ja tylko poprosiłem o dowód! Od kiedy ty się legitymuje bez spodni? Krystyno! Oj, przepraszam! A ty, Staszku, teraz się tłumacz. Bo to nie jest tak, jak Krystyna mówi, więc... To było nieporozumienie, ja ją poprosiłem o dowód i ona się rozebrała, nie? To też się rozebrałem, żeby jej nie było przykro, no. Staliśmy w tym lasku, fajnie było, się gadało. A czy spełnicie wolę starszej, schorowanej kobiety? A w czym możemy pomóc? A można ciutkę głośniej? A dlaczego? Krystyno, jak nas powiedzi? Niech będzie pochwalony. Krystyno! Ostatni Krystyno. Raz... Krystyno! No
leciutkie głośniej, bo mnie pluskwa komendanta nie zbiera. Ale przecież to jest rozmowa prywatna. Oj, dobra, dobra. Ty synie. A to się chyba synu mówi. Nie to miałam na myśli. Krystyno. Oj, przepraszam. No nagrywać nie wolno, podsłuchiwać nie wolno, strzelać do wójta nie wolno. Oj, ale jebłam. Co Krystyna powiedziała? No, no bo to jest właśnie ta... To jest ta druga... To jest ta... A pysk nie chcesz? Krystyno! Oj, przepraszam, no ale mnie cały czas w słowo wchodzi. To co z tym wójtem? No właśnie... Nie, nie, chodzi mi o to, że... Ociu! Krystyno, prosiłem. No na choroby nic nie poradzę, no. Krystyna wójta z dubeltówki w dupę postrzeliła. O, ty ubeku pierwszy. Krystyno, przecież dałem Krystynie szlaban na dubeltówkę. Dlaczego Krystyna to uczyniła? No bo wójt parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Przecież on nie ma jednej nogi. To dlatego tak wolno uciekał? Krystyno, toż to grzech. Ale ja się wyspowiadałam. Gdzie? Na komisariacie. To się nie kwalifikuje do spowiedzi. No jak się nie kwalifikuje do spowiedzi? Przecież kolejka była, kratki były, siłą doprowadzili. Wszystko było. Krystyno, z taką opinią nie dostaniemy kredytu na remont dachu kościoła. O, się ksiądz naprawdę tym kredytem nie przejmuje. Dyrektor banku już nam go prawie przyznał. Jak prawie przyznał, jak się od miesiąca do niego dodzwonić nie mogę? No i się ksiądz nie dodzwoni. Dlaczego? Bo u nas w piwnicy nie ma zasięgu. Krystyno! Oj, przepraszam! Pani Krystyno, mi to pachnie przestępstwem! Gówniarzu, przestępstwem to mi twoje skarpety pachną, ty! Ta, ma Krystyna jeszcze coś do powiedzenia? Cię szlag jasny trafił, by cię krew nagła zalała. Co tam Krystyna gada? Wróżby Andrzejkowe ćwiczę! Ja się nie dam tak obrażać! O, Bułgarce to powiedz! O, nie. I znowu Krystyna nadszarpnęła stosunki z władzą. Żeby ksiądz wiedział, jak on szarpał stosunki z tą Bułgarką! Krystyno! Oj, przepraszam! I będę musiał chodzić do komendanta i teraz wszystko odkręcać. Oj, dzień jak codziennie. Krystyno. Oj, przepraszam. Z Krystyno to naprawdę same zmartwienia. A co, już do księdza doszło? Co doszło? Ja ostatnio odprawiałam mszę. Co?